moi drodzy, dzisiaj drogowe oratorium duchogrodowe. Dzisiaj drogowo, dlatego że nasze życie duchowe jest drogą, jest takim nieustannym byciem w drodze. I właściwie czasami w naszym życiu duchowym popełniamy rozmaite błędy i pułapki właśnie z tego względu, że zapominamy, że jesteśmy w drodze. Mamy taką tendencję do tego, żeby w naszym życiu duchowym kolekcjonować rozmaite zdobycze, czyli wydaje nam się często, żeśmy już właśnie wszystkiego się nauczyli, że zdobyliśmy jakąś formę modlitwy, jakąś umiejętność duchową, że potrafimy właśnie, nie wiem, uwielbiać Pana Boga, że potrafimy dziękować, prosić, że mamy swoje takie utarte szlaki modlitewne, ścieżki, którymi podążamy. I może być tak, że na tych ścieżkach tak się zasiedzimy i zachodzimy, że w kółko podążamy tymi samymi drogami i tak naprawdę, choć wydaje nam się, że się rozwijamy, to stoimy nieustannie w miejscu. Dlaczego? Ponieważ nie szukamy nowych dróg, nowych ścieżek, nie zrywamy starych więzów i nie pozwalamy się Panu Bogu wyprowadzić naprzód. I na tym polega właśnie bycie w drodze w życiu duchowym. Polega ono na tym, że najzwyczajniej czasami musimy zerwać stare więzy, że musimy pozwolić Bogu prowadzić się tam, dokąd nawet nie sądzilibyśmy, że może nas poprowadzić. I przede wszystkim musimy też prosić i starać się o taką łaskę nieprzywiązywania się do duchowych zdobyczy, do naszych form modlitwy, do naszych utartych zwyczajów, schematów, do naszych rozmaitych takich modlitewnych ścieżek. Być w drodze znaczy nieustannie podążać, nieustannie zrywać stare więzy, nieustannie wykraczać poza stare schematy, pozwolić Bogu, aby nas kształtował, aby nas rozwijał, aby nasze życie duchowe cały czas podążało do przodu. Zresztą, jeżeli w naszej modlitwie od lat nic się nie zmienia, to znaczy, że mamy, mówiąc delikatnie, problem, ponieważ znaczy to, że się nie rozwijamy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w tej modlitwie zmieniać wszystko non-stop, cały czas nieustannie, bo to raczej jest jakaś forma duchowego ADHD, a nie duchowego rozwoju, ale stabilny, systematyczny rozwój, podążanie do przodu łączy się z tym, że jesteśmy w drodze, że wyruszamy w drogę, a więc zrywamy stare schematy i pozwalamy się Bogu systematycznie, stopniowo, spokojnie prowadzić. Czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.